Nawet ponad 50% rocznego przychodu z telewizji operatorów kablowych i satelitarnych przeznaczane jest na tantiemy, licencje i opłaty na rzecz szeroko pojętych środowisk twórczych. Napisali do nas operatorzy kablówek, zrzeszeni w aż 9 organizacjach branżowych, oburzeni zmianami w nowelizowanym właśnie prawie autorskim. Jeśli podwójne opłaty od reemitowania zostaną przyjęte, będziemy zmuszeni informować abonentów o dodatkowych kosztach na fakturach, podając, jaka konkretna kwota przypada na nich z tytułu kontrowersyjnej poprawki. Informują i dodają, nie jesteśmy przeciwni wynagrodzeniom dla twórców zasługują na nie bez wątpienia. Jednak już dziś różne daniny, w tym opłaty prawne autorskie i licencje, stanowią większość kosztów płatnej telewizji. Polska Izba Komunikacji Elektronicznej wprost podnosi, że poprawkę wprowadzono podstępnie podczas zamkniętego dla operatorów kablówek posiedzenia komisji sejmowej. A mowa jest o kwocie niebagatelnej, jako że według szacunków samej organizacji zbiorowego zarządzania z tytułu podwójnej opłaty za reemitowanie na ich konta ma wpływać kilkadziesiąt milionów złotych rocznie. Operatorzy podkreślają, że nie są przeciwni wynagrodzeniom dla twórców, ale już dziś różnego rodzaju daniny, w tym opłaty prawne autorskie i licencje, na rzecz szeroko rozumianych środowisk twórczych stanowią większość kosztów usługi płatnej telewizji. Stanowczo sprzeciwiamy się jednak, by nasi abonenci byli ofiarami oszustwa i błędu legislacyjnego, mówi Krzysztof Czaja, prezes fundacji Nasza Wizja. Jesteśmy zbulwersowani nieuczciwą postawą organizacji zbiorowego zarządzania, które walczą między sobą o kontrolę nad dystrybucją tantiem dla artystów i wykonawców, i sprzeciwiamy się podwójnemu naliczaniu opłat, które obciążą naszych abonentów. Wspieramy aktorów, ale żądamy przywrócenia poprzedniego brzmienia artykułu 70 oraz egzekwowania stosowania przepisów przez organizacje zbiorowego zarządzania. Piszą operatorzy, i dodają, że pieniądze, jakie płacą za korzystanie z utworów audiowizualnych, powinny wreszcie skąd zarządzających prawami trafić do twórców i wykonawców, a nie wzbogacać miliardowe już majątki tych organizacji. Operatorzy uiszczają dziś opłaty na Polski Instytut Sztuki Filmowej, płacą nadawcom i dystrybutorom, a na koniec obciążani są tantiemami za reemisję. Teraz opłata od reemisji miałaby być podwójna. To absurdalne argumentuje Bogdan Łaga, prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej.